Wiedz o tym, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie będą samolubni, rozkochani w pieniądzu, chełpliwi, wyniośli, bluźnierczy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, nieczuli, nieprzejednani, skorzy do oszczerstw, niepohamowani, okrutni, gardzący tym, co dobre, zdradzieccy, bezmyślni, nadęci, kochający przyjemności bardziej niż Boga, stwarzający pozory pobożności, lecz będący zaprzeczeniem jej mocy. Jesteś z Polski, Bóg powiedział mi do ucha. Czy uwierzysz i czy zechcesz mnie posłuchać? Mieszkaj w kraju, dbają o wierność mego ludu. Do miast tych, a doznają mego cudu. Jesteś z Polski, Bóg powiedział mi do ucha. Czy uwierzysz i czy zechcesz mnie posłuchać? Mieszkaj w kraju, dbają o wierność mego ludu. Do miast tych, a doznają mego cudu. Kraju niezbyt ludzkim niestety. Tu gdzie kaczor głaszcząc kota wali konia do kuwety. Tutaj klecha mknie Betlejem, ma go przecież od Menela i ochrania kumpla, który z ministranta zrobił cwela. Kraj ten pełen jest sprzeczności religijno-politycznych, gdzie Maryja jest Słowianką o skłonnościach narcystycznych. Tu dekady nienawiści wyciskają piętno strach. Zbudowały bastion śmierci od piwnicy aż do dachu. Jedni ludzie pełni lęku, inni mistrzowie cwaniactwa, powiązani zależnością, wsadą, masą, negocjacja. Niewierzący ideowcy, wojownicy zza kurtyny, a dlatego, że nie bluzgam, to nie powiem, czyje syny. Jesteś z Polski, Bóg powiedział mi do ucha. Czy uwierzysz i czy zechcesz mnie posłuchać? Mieszkaj w kraju, dbają o wierność mego ludu. Mów do miast tych, a doznają mego cudu. Jesteś z Polski, Bóg powiedział mi do ucha. Czy uwierzysz i czy zechcesz mnie posłuchać? Mieszkaj w kraju, dbają o wierność mego ludu. Mów do miast tych, a doznają mego cudu. Pytał papież, czemu się po dupie drapie? Mędy, mędy, sante padre, co ja się tej dupy natrę? Takie fraszki to nie ściema, hipokryzją oddychają. Nienormalne jest dziś normą, banie kłamstwem napychają. Zapytani o poglądy odwracają swoje głowy. Pociśnięci Ewangelią mówią, nie jestem gotowy. Tak jest wszędzie i we wszystkim, w tym narodzie starodawnym, co się szczyci tym, co było. Byłem wielki, byłem sławny. Dziś się leje krew Polaków, nieświadomych zagrożenia. Pełen zranień i kompleksów wiekowego poniżenia. Chcą zapomnieć, a nie mogą. Chcą pamiętać, ale boli. Chcą uwierzyć, ale w kogo? Chcą nie wierzyć, nie przystoi. Jesteś z Polski, Bóg powiedział mi do ucha. Czy uwierzysz i czy zechcesz mnie posłuchać? Mieszkaj w kraju, dbają o wierność mego ludu. Mów do miast tych, a doznają mego cudu. Jesteś z Polski, Bóg powiedział mi do ucha. Czy uwierzysz i czy zechcesz mnie posłuchać? Mieszkaj w kraju, dbają o wierność mego ludu. Mów do miast tych, a doznają mego cudu. Rewolucja to jest proces podniesienia prawdy w ciele. Ten kraj tego potrzebuje, to są teraz główne cele. Wiele słów się wypowiada z sali Sejmu i ambony, ale to są puste słowa, ogień lecz nie zapalony. Pora przekuć sny na miecze i odważnie brać wytyczne, by rozpieprzyć lewe funkcje i przywrócić te fabryczne. To zbawienie jest dla kraju rozbitego demagogią. Tylko trzeba ruszyć w dupę, aby walczyć z patologią. Samo tu się nic nie zrobi, słowo samo się nie wcieli. Tu potrzeba ludzi czynu, nie teorii wielbicieli. Jeśli czaisz to, co mówię, to masz w sobie rewolucję, a więc uderz z całej siły w tą duchową prostytucję. Jesteś z Polski, Bóg powiedział mi do ucha. Czy uwierzysz i czy zechcesz mnie posłuchać? Mieszkaj w kraju, dbają o wierność mego ludu. Mów do miast